Witam, tu Gamers Den. Kontynuujemy naszą potyczkę w Imperatorze. Ostatnio zajęliśmy sobie tutaj dla Esti nowe tereny, rozwalając państwo, które się nazywało Chemawia, coś takiego. No i teraz tutaj już za bardzo nie mamy przeciwników, nie ma z kim toczyć wojny, bo naszym największym wrogiem w tym momencie będzie Fryzja. I Fryzja, z tego co widzę, niestety jest od nas sporo silniejsza, więc wartałoby może z nimi nie zaczynać teraz napierdzielanki jakiejś, bo to się może źle skończyć. Chociaż mamy w opór pieniędzy, z tego co widzę, więc może by nas było stać na jakichś najemników i moglibyśmy im coś tam stuknąć. Ale lepiej, myślę, poczekać, aż im się tutaj jakaś może ta powstanie, jakieś powstanie, że tak powiem, i coś się im tu pooddziela. Wtedy byśmy ich tak po troszeczkę skubnęli. A w międzyczasie zabierzemy się za kolonizowanie nowych ziem. No i oczywiście, jeśli chodzi o kolonizowanie nowych ziem, to jest taki problem, że nie można tego robić z nielojalnych prowincji, a prawie połowa naszego kraju to są nielojalne prowincje, więc no jest troszkę nieciekawie. Na razie popracujemy nad tym, żeby podciągnąć stability na trójkę. Teraz mamy od niedawna nowego władcę. Prawda, ma 58 lat, ale mam nadzieję, że jeszcze porządzi troszkę. Więc myślę, że będzie można to stability podnieść. Potrzebne do tego jest 402 religious power, czyli mamy już prawie. Dobra, odpalamy czas, zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno trzeba się szykować na wojnę domową, bo te nielojalne prowincje się w pewnym momencie na pewno odłączą. Z tym, że no jeszcze nie w tym momencie, jeszcze nie teraz. Teraz, gdybyśmy chcieli na przykład skolonizować coś, coś takiego jak Eburum, to moglibyśmy to skolonizować z Lekrotiany, ale... tylko że cała prowincja Lekrotiana leży w Siskarpatii. Znaczy miasto Lekrutiana leży w prowincji Siskarpatia, która niestety jest w tym momencie nielojalna, więc nic nie zrobimy z nimi dziadami. I loyalty mają na 0 i 11 na minusie. To ciekawe, bo jeszcze niedawno było całkiem pozytywnie na plusie, ale widzę, że już się to pozmieniało. Tyrania nam tutaj rośnie. Ale aggressive expansion już nam spadło do zera, więc to jest tyle pozytywnie. Więc druga rzecz, którą będziemy robić po trochę... O, coś się dzieje, skandal. Znowu któryś zdradził żonę. Dobra, wychłostać dziada i będzie, nie? No i teraz tak. Druga rzecz, którą mieliśmy robić, to jest podnoszenie ilości obywateli, czyli citizenów w naszym państwie. A, no i jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie jest jeszcze klan Dauviltatis. I on zwany Wąsatym. Przywódca tego klanu jest nielojalny, więc nie możemy nim sterować ani nic z nim za bardzo zrobić. Więc tutaj też się szykuje wojna domowa. Jeśli on postanowi nam powiedzieć wojnę, no to automatycznie przyłączą się do niego nielojalne prowincje. No i może to być lekko tak przesrane, bym powiedział. A jaką on ma lojalność w tym momencie? 9. No to szczerze mówiąc, dziwię się, że jeszcze ta wojna tutaj nie jest ogłoszona, bo zwykle w takich przypadkach już tutaj mamy ostrzeżenie o wojnie domowej, no ale tym razem jeszcze nie. Dobra, co możemy zrobić? To możemy faktycznie zobaczyć sobie poziom cywilizacji. Które to było? Player, Trade Route, Opinion, Civilization. I w miastach, które mają wysoki poziom cywilizacji, to byśmy sobie jak najwięcej... No już teraz ten poziom cywilizacji się w miarę wyrównuje, widzę u mnie w państwie. Nie ma źle.
Na przykład w Elysii moglibyśmy tutaj z palcem w tak zwanym pyrdlu sobie tutaj popromować trochę ludzi. Weźmy czterech na początek, zrobimy sobie... No ale tutaj już mamy sześciu freemenów. Weźmy ich po 15, tak? To dobra, promocja. Braknie mi na tego ostatniego. No ale zdecydowanie więcej teraz będzie tych citizenów tutaj już. Którzy niestety są troszkę niezadowoleni, więc... nie za dobrze. Teraz tak. Jakiś trade rucik, oczywiście łykam. Plus 12 na tydzień, znaczy na miesiąc dostajemy kasiory. Chodzi o to, żeby ten research ratio się poprawił jak najbardziej. No a za research odpowiedzialni są citizeni, więc trzeba by było coś tak zrobić, żeby tym citizenom jeszcze podnieść happiness jakoś. Co się stało? Researcher na koifnął. Koifnął researcher. Dobra, to trzeba nowego. Oratory, czy musi mieć duże. Z ósemeczką mamy gościa dostępnego, a jest pytanie, czy jest jakiś inny, który ma lepsze. No jest, z dziesiąteczką koleś. No to dawać go, oczywiście dajemy mu status citizena i zaraz mi tutaj wejdziesz na oratory advancy i będziesz tu wymyślał. 105% masz plusa. Elegancko. Właśnie, czy są jakieś prawa? Bo na to ja nigdy nie patrzę, albo bo zmienianie praw wiąże się z dużą nielojalnością naszych poddanych. Znaczy dostają minus 20 do lojalności wszyscy klan chiefowie w momencie jak zmienię jakieś prawo albo wprowadzę nowe. Dlatego pytanie jest, czy możemy zrobić coś, żeby citizeni czuli się lepiej u nas. Tutaj na przykład freemeni się czują lepiej. Diplomatic reputation. Tribesmeni gorzej. Freemeni mają niższy koszt promocji. Nie, tribesmeni plus 5%. No to nawet nie tak najgorzej. Dynastie. National tax się zmniejsza, ale provincial loyalty się zwiększa. Lokalne dynastie. Trusted attaches mamy odwrotnie. Provincial loyalty się zmniejsza, ale taxa mamy plus 25%. No i to jest jako szansa na pozyskanie lojalnych wojsk przez naszych generałów. To akurat nie też mi specjalnie nie pasuje. Tu mogę mieć Max Frenda jednego więcej. Tutaj tyrania się zmniejsza, popularity się też zmniejsza. Kurczę, co my tu jeszcze mamy? Tribesmeni, National Unrest minus 1, ale Power Cost się zwiększa na plus 5%. A to akurat nie by było całkiem niegłupie. Rights of Galindia. No, dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Stracę 50 Religious Powera, ale Local Unrest się zmniejszy. Dobra, niech będzie. Co prawda mieliśmy już te 402 na stability podniesienie, ale no nie wyszło. Musimy jeszcze raz pozbierać. To right to be heard, to ja bym to bardzo chętnie wprowadził. Ale co tu... Aha, muszę mieć wszystkich clan chiefów lojalnych. No i tu jest problem. Bo niestety, no powiem wam, że lojalność tych pozostałych clan chiefów jest naprawdę zaskakująca, bo wszyscy mają, dwóch ma 80, jeden ma 75, jeden 72, tylko ten jeden jest jakiś taki w dupę nieuprzejmy i nic z tego. No nic, to będziemy musieli poczekać, aż wypowie wojnę albo umrze po prostu, bo on już jest taki troszkę wiekowy się robi. Ej, wąsatemu coś włosy wypadły chyba.
Troszkę się zmienił. 51 lat ma. A nie, bo to jest ten gościu jest nielojalny. No nie, i on prowadził swoją armię. Nie, no to zmienił się trochę z ryja, że tak powiem. No i niestety... Niestety 51 lat to jeszcze... Jeszcze jest duża szansa, że jednakowoż pożyje. Jak tam te nielojalne? Coś to się zmniejsza? No troszkę się te minusy zmniejszają cały czas, ale nie wychodzi to nigdy na plus, więc no jest ten problem. A ostatnio z tego co pamiętam kazałem im jeszcze zmieniać im wiarę, kulturę chyba, bo wiarę to sobie mogę w miarę zmienić tymi punktami, ale kulturę. Dobra, religia, czas na stability trójkę. Dobra. I teraz mamy Loyalty of the Subject States plus 15%, National Tax, Research Pointy idą. No i wszystko idzie. Tylko koszt. Koszt ofiary dla bogów jest plus 150%. No ale to mnie akurat nie tam szczyka. Z komersu dostajemy dużą kasę. No i Stability mamy chyba już teraz na najwyższym poziomie. Więcej niż 3 się nie da. No i mam nadzieję, że to się tu pozmienia troszkę też. Chociaż tu chyba już nie ma na to szansy za bardzo. No coś tam jakieś ruchy są, ale bardzo małe. I teraz tak, na przykład Hamavia. Hamavia to jest tutaj i mam w Hamavii dwa miasta. I oni mają właśnie teraz konwersję religijną. A dlaczego religijną? Ja nie chcę religijnej. A jak wy tu stoicie w ogóle? No mógłbym was zacząć konwertować, ale to będzie w cholerę religious powera wymagało. Ale z tego co pamiętam, to ja tu zmieniłem na cultural assimilation, a nie na religijne assimilation. Może jednak chcę tak. I tak ma zostać, panie szanowny. Tutaj też jest cultural assimilation. No i ten gościu już przekonwertował w sumie 24 popy, więc w sumie całkiem mu to nieźle idzie. Aczkolwiek tutaj chyba akurat nie w tych miastach to tak słabo. Religia owszem, no ale kultura to nie bardzo. I tutaj też mamy religious conversion. To nie, daj cultural assimilation tak samo. Aczkolwiek to jest tylko jedno miasto. Tutaj myślę, że nie będzie takiego większego problemu, żeby ich jednak skonwertować po prostu i zasymilować za punkty. No tutaj tej kultury brakuje, bo w zasadzie wszyscy są już naszej religii. No to dobrze, to niech on sobie to konwertuje w takim razie. Będzie dobrze. To się z czasem tutaj sytuacja poprawi. To jest Balukonia prowincja. No tu jest 0,17 na minusie. Tu jest tylko to jedno miasto, więc wystarczyłoby ich prawdopodobnie zasymilować. No to cóż, pomóżmy mu. Zaczniemy ich asymilować powoli. Najlepsze jest to, że ta lojalność mu rośnie cały czas. Oj! Slaves of Viridium. No, mamy rebelię niewolników. Viridium. No dobra, trzeba im po prostu napykać. Podejdziemy tam. Czemu ten ma znowu shock action? Deception poproszę. Problem z niewolnikami jest taki, że jak splądrują mi to Viridium, to nie, lokalni niewolnicy się do nich przyłączą i będą mieli większą armię. I tak to się będzie rozrastało z czasem, no a raczej nie zdążę dojść tam, zanim oni
tego nie splądrują, więc... Więc trzeba będzie pewnie z większą armią troszkę powalczyć jednak. No ale cóż, damy radę. O, a na przykład te budynki, co one dają? Marketplace daje Commerce Income i Civilization level większy. Tu jest Local Manpower plus 10%, Fort level oczywiście. No i Population Growth i Slave Happiness. Wszystko fajnie, ale nie ma nic, co by dawało happinessa na przykład Freemanom. W takiej na przykład Balukonii mam najwięcej tribesmen, naprawdę. No i dobra, rozwaliliśmy rewoltę i teraz możemy z nich zrobić przykład. Dostaję Citizen Happiness, Freeman Happiness, a Slave Happiness się obniża. Nie, no to ja bardzo chętnie właśnie bym się przydało tak plus 10% happinessa dla tych konkretnie grup społecznych. To by się przydało. Może to spowoduje, że ta lojalność się troszkę podniesie. I co my tu jeszcze mamy dalej w tej prowincji? Dobra, konwertujemy ich dalej, asymilujemy, znaczy. Kolejny. A w Ciscarpatti mamy właśnie Cultural Assimilation i już 6 popsów zasymilował na całą Ciscarpatię. To stanowi jakiś śmieszny procent w ogóle. No ale tutaj na przykład jest, są wszyscy nasi. Lekrotianie, Freemeni są nasi, Tribesmeni są nasi, a Slave jest innej religii. No to go skompletujemy. Parsonis, mamy tylko 4 tribesmenów, wszyscy są nasi. Już sprawdzałem. W Ibadurze mamy jednego citizena, który się prosi o konwersję tribesmenów. Mamy w zasadzie naszych, jeden do skonwertowania. Agrum. W Agrum tribesmeni są tak różnych wiar i wyznań, znaczy kultur w sumie, bo wiar tylko 2. Skonwertujemy co się da. No i na razie się wyprzytykaliśmy z punktów. Więc musi... O, przepraszam. Musi zostać tak jak jest. A nie musi, bo już coś tam mamy. O, tutaj zasymilujemy tego pana i teraz już będziemy mieli tutaj full obsadę naszą. A w Agrum skonwertujemy tego pana i będziemy mieli wszystkich naszej religii. W Krakowie będzie pewnie przesrane. A nie. Wszyscy tribesmeni są nasi i citizeni też są nasi. W Mitabis mamy 3 tribesmenów. Wszyscy są nasi. Ektonum. Wszyscy są nasi. Tandum. 3 tribesmeni. No wymagają konwersji i asymilacji, więc tu niestety nic nie porobimy. Przyspieszmy czas, bo na razie się nic nie dzieje. No research ratio jest troszkę lepsze niż było. A loyalty jest takie jak było, chyba mi się wydaje. Nie wiem za bardzo, co mogę zrobić, żeby podnieść loyalty w prowincji. Naprawdę nie mam pojęcia. Province Loyalty. No i tu jest impact on Province Loyalty jest taki, bo ona co się mnoży przez 0,126, bo ma 12,6% całkowitej populacji tej prowincji jest Elis. No ale co powoduje, że ten unrest jest 0,1? Nie wiadomo. Unrest w mieście tutaj. Z unhappy popsów jest 1. I z
Gubernator jest troszkę skorumpowany. A to jestem ja akurat, nie no, wiecie co? Gdzie jaka korupcja, co ty? Panie. Panie, co pan? Jak to można sprawdzić? Corruption. No tu jest corruption. Bazowe jest 1% i zmienia się o 0 każdego miesiąca. No to... No to nic z tym za bardzo nie możemy zrobić. A, możemy tu na przykład ogłosić te... Możemy ogłosić igrzyska. Wtedy dostanę do popularity. Ale co mi daje popularity? Popularity... Mierzy, jak inni ludzie widzą moją postać. W republikach wysoka popularność powoduje, że bardziej prawdopodobny jest wybór na lidera republiki. Ale nawet w monarchiach nie można ignorować popularności. No to, to mi tak w zasadzie za wiele nie da. Mógłbym takie gamesy urządzić, no czemu nie? A, zróbmy, jeszcze tego nie robiłem wcześniej. Dostałem 15 popularity. No i poszło w ciul pieniędzy. No i teraz ta popularność mi spada o 0,56 każdego miesiąca, czyli o 1% z tej, którą mam w danym momencie. Się to obniża na miesiąc. No dobra. Ten ma z kolei coraz większą lojalność. Mógłbym spróbować się z nim zaprzyjaźnić. Już nie wiem, czy by mi to coś dało i czy by nagle stał się lojalny. Brajba niestety nie weźmie. Mógłbym zegzaltować jego klan, ale z kolei wtedy wszyscy inni potracą lojalności troszkę, tak? Dostaną 0,1... Aaaa, wrzućmy mi trochę kasy. Dobra, to ma 20,5. Mógłbym mu jeszcze pensyjkę taką osobną wrzucić, ale... dobra, co się dzieje? A, że chcą lepiej zorganizować nasz biurokratyczny system. No i co? Dlaczego nie? Wtedy Provincial Loyalty plus 0,1. O, bardzo ładnie. I zmiana policji gubernatora minus 25% kosztu. Albo, że pachnie to pułapką. Cała rodzina traci 10 loyalty, każdy członek i 200 prestiżu. Nie, no dlaczego nie? Właśnie chodzi mi o to, żeby loyalty podnieść, więc bardzo dobrze. Wszystko, co mi podnosi loyalty, jest dla mnie jak najlepsze. Dobra, zobaczmy w takim razie dalej, gdzie na przykład mamy... O, tu mamy na przykład 9 freemanów, których można by spromować bezpośrednio na citizenów. I w ten sposób sobie podnieść jeszcze research ratio. Bardzo ładnie. I oni nawet nie są tacy bardzo nieszczęśliwi. No, 53,5, czyli są szczęśliwi, bym powiedział. Slavy są tutaj nieszczęśliwe. Ale nie mają poniżej 50%, czyli generalnie... generalnie nie powodują unrestu. Więc jak nie powodują unrestu, to jest ok. Unrestu. Local tax. A gdybyśmy tak na przykład... Ile my teraz mamy na plusie? 9,20. Nie, no to nie stać mnie na to, żeby podatki przykładowo upierniczyć w danym momencie troszkę. Gdybyśmy podatki zmniejszyli na te najmniejsze, to unrest mamy minus 1 i o 25% tam spada podatek. A podatku mamy 18 w tym momencie, powiedzmy. Czyli jak nam o 1/4 spadnie, to będzie jakieś straty mniej więcej między 4,5 a 5. To i tak byśmy byli na plusie jeszcze.
No nie wiem, nie wiem. A zmniejszmy im ten podatek. No, plus 6 jest dalej na plusie. Co tu się dzieje? Positive stability, property tax. Aha. Ta wartość... Tą wartość się mnoży przez wszystkie podatki i to jest tyle, ile otrzymuje. Aha. Fort maintenance. Nic tu tego nie modyfikuje. A, bo wage mamy jeszcze podniesione. Dlatego im, tym moim clan chiefom wzrasta lojalność. Bo wage są zwiększone. No to dobrze. O. Ale teraz już część prowincji, widzę, wyszła na plus, jeśli chodzi o lojalność. O, tu jakieś poprawki do budżetu nanieśli. Elegancko. National tax plus 10%. No, bardzo dobrze, o to chodzi. Plus 10% national taxu, to nam troszkę jeszcze podniesie przychód. I będzie ogólnie całkiem w porzo. No, ale mam nadzieję, że te nielojalne prowincje zaczną się w końcu tutaj jednak robić lojalne. Chociaż z Hamawią, widzę, to daleko nie zajedziemy. Hamawia cały czas ma problem jakiś egzystencjalny. Dobra, teraz... Aha, skończył nam się Omen. Potrzebujemy 202 na nowy Omen, więc poczekamy jeszcze sobie na Spirits of Protection. Wtedy Commerce Income sobie podniesiemy o 18%. To nam da jeszcze więcej kasiury. Albo możemy National Unrest właśnie zmniejszyć. Może tak zróbmy. Consulting the Elders. Zrobimy coś takiego. Invoke Devotio. We do not currently have any war exhaustion. A, to tracimy war exhaustion. Dobra, wiem, o co biega. National Unrest jest w tym momencie na minus 1. Lax taxes, czyli za to, że mamy obniżone podatki. Religious Unity jest prawie na 60%. Trade route się skończył. Iron przestaliśmy sprowadzać. Żelazo, no to trzeba nową. O! Moglibyśmy winko sprowadzać. Wtedy Freemanów happiness się podnosi. Albo wood, to wtedy tribesmanów. Szczerze mówiąc, to nie zależy mi ani na jednych, ani na drugich w tym momencie. Więc może jednak z powrotem ten iron, żebyśmy mogli ciężką piechotę sobie rekrutować ewentualnie. A czy ktoś w ogóle z moich clan chiefów ma ciężką piechotę u siebie? Nie, bo wszyscy robią tylko rydwany, łuczników i konnice. Żadnej piechoty, zero. No, standard. Mordę jeżona, po prostu z nimi to trzeba będzie, zdaje się, wziąć i jakąś armię, a ten ma piechotę tylko dlatego, że mu utrzymuje tą piechotę. Lekka piechota. Ta nawet nie jest lojalna w stosunku do niego, mógłbym ją zdisbandować w sumie. Tylko że on jest disloyal, to nie wiem, czy mogę, no nie mogę raczej. Dobra. No nikt tu nic nie ma generalnie. Same rydwany, konnica. No głównie rydwany i łucznicy. To jest wszystko, co my mamy w tych armiach. I to nie jest dobre. Szkoda, że nie mogę im jakoś zakazać na przykład rekrutowania rydwanów. Dobra, Consulting the Elders sobie weźmiemy. National Unrest się będzie zmniejszał elegancko. No i teraz mam nadzieję, że to loyalty się jeszcze polepszy. W tym momencie najmniejszy minus jest w Longobardii. Nie wiem, czy to na koniec miesiąca. O, na koniec miesiąca się przeliczyło. I teraz wszyscy już mają pozytywne, oprócz Hamawii. No to w Hamawii trzeba będzie tam inaczej zadziałać jeszcze.
Co ja tu mogę w tej Hamawi? W Hamawi mogę ich próbować cały czas konwertować, ale tu jest strasznie dużo populacji. No ale spróbujmy, no. Skonwertujmy co się da. Zasymilujmy co się da. Okej, wyprztykałem się z punktów, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. No, już jest tylko 006, także jeszcze trochę takich akcji i będzie. No, ale dalej te prowincje są nielojalne, bo muszą mieć powyżej ilu? 30% lojalności, żeby wyjść z tej... 33 chyba procent muszą mieć, żeby już być lojalne. Także no, na razie czekamy. Dobra, przyspieszmy jeszcze bardziej czas. Mamy wciul pieniędzy, można by przyinwestować jeszcze w następne marketplace'y. Bo czemu nie? No to lećmy. Bugunsi, Wiadrus. Tutaj. Helwe konianie. W Nulice nie mamy jeszcze? To w Nulice też. Tu na tych nowych, dopiero co skolonizowanych prowincjach również. No i dobra, i mamy tylko 401 już w tym momencie. Ale za to w cholerę marketplace'ów się buduje, więc mam nadzieję, że ten przychód zaraz się zwiększy. Civic Advances Advance. National Commerce Income 2,50. Monthly Wages for Characters minus 1%. Czyżby? Czyżbyśmy przeszli na nowy level technologii? Owszem. O to chodziło właśnie. Więc jedziemy po kolei, bo mamy Civic Powera tyle, że możemy kupować to od razu wszystko. Więc mamy tak. Biuro logistyczne. Mamy matematykę pitagorejską i zaawansowaną konstrukcję murów. Zaraz to wszystko obczajmy, ale to już zrobimy w następnym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem.